Proszę Państwa, przeżywaliśmy przełom XX i XXI wieku jako wieku informacji. My się musimy w ramach tego wykładu inauguracyjnego cofnąć mocno wstecz, to znaczy do innego przełomu, jeszcze bardziej, wydaje mi się, szokującego dla ludzi i jeszcze bardziej ważnego, to znaczy do przełomu XIX i XX stulecia. Do tego wieku XIX, kiedy pojawiło się kino, kiedy pojawiły się właśnie jeszcze nie film, a ożywione fotografie i kiedy ten wiek XIX zaczął być w oczach ludzi wiekiem obrazu, wiekiem takiej ekspansji obrazu i wiekiem ekspansji tego świata ikonografii. Zacznę od takiej, znaczy, żeby zrozumieć, czym było w kino w Polsce. Właściwie tu trzeba pamiętać cały czas o tym, że mówimy kino w Polsce, mówimy przecież o ziemiach polskich pod trzema zaborami. Nie było przecież Polski na mapie, nie mieliśmy własnej państwowości. I teraz i w zaborze rosyjskim, i w zaborze pruskim, i w zaborze austriackim w różnych kontekstach, w różnych okolicznościach pojawiły się te ożywione fotografie i później pojawiło się kino. One były trochę różne, ale miały też pewne miejsca wspólne i o tych miejscach wspólnych chciałam też Państwu powiedzieć. I chciałam też powiedzieć Państwu o pewnej rzeczy bardzo ważnej, że czym innym było pojawienie się tych ożywionych fotografii, czyli tych pierwszych filmów. Niektóre z nich doskonale Państwo znacie, jesteśmy z nimi opatrzeni, to znaczy jakieś śniadanie dziecka, wjazd pociągu na stację La Ciotat, zburzenie muru, gra w karty, widoki Paryża, Londynu, Nowego Jorku i tak dalej. Niektóre z tych obrazów doskonale znamy, jesteśmy z nimi opatrzeni. Ale one inaczej, wiecie Państwo, funkcjonowały w Paryżu, w Brukseli czy w Rzymie i zupełnie inaczej funkcjonowały na ziemiach polskich pod trzema zaborami. I teraz chciałabym Państwu w dwóch słowach powiedzieć, dlaczego zupełnie inaczej funkcjonowały i czym były te ożywione fotografie w trzech zaborach na ziemiach polskich, w tym w Polsce pozbawionej własnej państwowości. Otóż tu nie będzie, jak się może Państwo domyślacie, żadnego wątku w tym momencie patriotycznego. Wątek patriotyczny będzie za moment. Ale na razie nie ma żadnego wątku patriotycznego. Te ożywione fotografie, które pokazywane są w Paryżu, są atrakcją. Są wynalazkiem doskonałym. Ogląda się w ogóle te ożywione fotografie w kategoriach wynalazku, w kategoriach czegoś naukowego, doświadczenia naukowego, a nie zabawy, nie rozrywki. Kinematograf był doświadczeniem naukowym. Wszystkie pierwsze ogłoszenia, inseraty prasowe mówią o tym, że to będzie doświadczenie z kinematografem. I tak się temu przyglądano w tej przykładowej Brukseli, czy w Rzymie, czy w Paryżu. I teraz troszeczkę inaczej, jak już powiedziałam na początku, wyglądało to na ziemiach polskich pod trzema zaborami. Musimy sobie wyobrazić te ziemie polskie. Wyobraźcie sobie Państwo takie miasto jak Warszawa, w którym według danych z 1882 roku 45% mieszkańców to byli analfabeci. Musicie sobie wyobrazić Państwo takie miasto jak Łódź, gdzie według danych z lat 90. XIX wieku 66% kobiet i 55% mężczyzn nie potrafiło czytać i pisać. A za kogoś, kto potrafi czytać i pisać, uważano takiego, kto potrafi wykonywać cztery podstawowe działania arytmetyczne i potrafi się podpisać imieniem, nazwiskiem. To już był człowiek piśmienny. A ja tutaj mówię o analfabetach. Czyli z 10 kobiet prawie 7 nie umiało czytać i pisać. Wyobraźcie sobie Państwo Warszawę, taką Warszawę, w której dopiero w roku 1902 zaczęto wprowadzać elektryczność na ulicę. Pierwsze latarnie w Warszawie zapłonęły dopiero w roku 1908. Dopiero w roku 1896 w Warszawie zezwolono wjechać na główne ulice cyklistom, dlatego że dotychczas nie wolno było im wjechać na ulicę.
Obawiano się wypadków i rzeczywiście, jak pisze Bolesław Prus w swoich kronikach, cykliści na tych głównych ulicach Warszawy w ciągu pierwszych 3 miesięcy zdołali przejechać 5 osób. No więc możemy sobie wyobrazić ten ruch w Warszawie, prawda? Możemy sobie wyobrazić, co to była za metropolia. Nikt jeszcze w Warszawie w roku 1896, kiedy się pojawili ci cykliści na ulicach, nikt jeszcze nie widział samochodu na ulicach. Dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Jaki to ma związek z kinematografią, jaki to ma związek z ożywionymi fotografiami? Otóż ma taki związek, że ożywione fotografie, wszystkie te widoki Londynu, Paryża, wszystkie te widoki Rzymu, widoki, obrazy najnowszych wynalazków, które też przecież filmowano, wszystkie te wjazdy pociągu na stację La Ciotat, taki bardzo popularny tytuł, na przykład Corso kwiatowe, samochodowo-kwiatowe na ulicach Paryża. To wszystko były obrazy, które pokazano na ziemiach polskich pod 3 zaborami, w tych miastach, w których nie było elektryfikacji, kanalizacji, mówię zwłaszcza o zaborze rosyjskim, w którym był tak wysoki stopień analfabetyzmu. Zobaczcie, proszę Państwo, te pierwsze ożywione fotografie, które my traktujemy trochę tak no, z przymrużeniem oka, takie właśnie próby uruchomienia obrazu pokazujące Paryż, Londyn, Buenos Aires, Japonię. Przecież to dla tych ludzi, którzy byli analfabetami, to było źródło niesamowitej wiedzy o świecie. Oni po raz pierwszy widzieli, co to jest Wenecja, miasto zalane wodą. Powódź? Nie. To jest po prostu miasto, które stoi na palach, stoi na wodzie, na lagunie, prawda? Po raz pierwszy widzieli samochody. Zanim ludzie w Warszawie zobaczyli na ulicach samochód, to najpierw zobaczyli go w namiocie cyrkowym, gdzie pokazywano po raz pierwszy w Warszawie ożywione fotografie. W ramach pokazu ożywionych fotografii zobaczyli po raz pierwszy samochód, jak to wygląda. Dopiero później zobaczyli samochód na ulicach Warszawy. Także w Polsce, która w tych 3 zaborach, zwłaszcza tu chodzi o zabór rosyjski, zabór austriacki, w pruskim zaborze to wyglądało trochę inaczej, ale ożywione fotografie były ogromnym źródłem informacji, wiedzy o świecie, wiedzy o tym, jak wygląda świat poza moją dzielnicą, poza moim miastem, poza moją wsią. Pełniły te ożywione fotografie bardzo istotną funkcję informacyjną czy kulturotwórczą, jak to sobie dzisiaj mądrze nazwiemy, prawda? Więc znaczenie tych pierwszych ożywionych fotografii w życiu Polaków na ziemiach polskich pod 3 zaborami było zupełnie inne niż w cywilizowanej Europie Zachodniej. Tam to było wynalazek, tam to było doświadczenie z kinematografem, tam to było coś atrakcyjnego, pokaz atrakcyjnych obrazów. U nas ożywione fotografie były źródłem informacji i wiedzy. Czy realizowano wtedy w Polsce filmy? Mówię o XIX wieku, o roku 1896, 7, 8. Oczywiście, że tak. Bo tu chciałabym też zwrócić Państwu uwagę na to, że to nie jest tak, że Lumière'owie wyłącznie wynaleźli kinematograf. Przypomnę taką datę właściwie dla porządku, bo na pewno większości z Państwa jest znana. Data, którą umownie oznaczamy początek dziejów kina. To znaczy 28 grudnia 1895 roku, czyli ten pierwszy płatny, pierwszy komercyjny pokaz braci Lumière, który się odbył w Paryżu. To był pierwszy taki komercyjny pokaz. I to jest grudzień 95. W 1896 roku znano już kinematograf i znano już ożywione fotografie we wszystkich większych miastach na ziemiach polskich pod 3 zaborami. W Polsce powiedzmy. W Warszawie, w Poznaniu, we Lwowie, w Krakowie i tak dalej. W 97-98 roku, mówię o wieku XIX oczywiście, nie było chyba takiego małego nawet miasta, w którym to mieście nie znano by już ożywionych fotografii. Nie pokazywano by właśnie widoków Wenecji, słoni w Phnom Penh, ceremonii parzenia herbaty, nie pokazywano by pielgrzymów w carskiej Rosji i wszystkich tych widoków z całego świata.
Chcę też Państwu powiedzieć, że wtedy w wieku XIX, kiedy ta ikonosfera tak atakuje, kiedy mówimy, że to jest wiek obrazu, bo przecież już nie chcę rozwijać tego wątku, że dzięki nowym technikom druku można było powielać wielokrotnie rozmaite ilustracje, że to jest wiek ogromnej popularności sportu kartkowego. Wiecie Państwo, co to był sport kartkowy? To było zbieractwo pocztówek. Ludzie się pasjonowali zbieraniem pocztówek, bo byli ciekawi świata. Byli ciekawi, jak wyglądają ludzie w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji. I uprawiali zbieractwo, kolekcjonowali pocztówek, które nazywali sportem kartkowym. Więc ta potrzeba wiedzy o świecie była rzeczywiście ogromna. Ale chcę też Państwu powiedzieć, że nie ma jeszcze stałych kin, prawda? Stałe kina się pojawią w okolicach 906, 7, 8 roku. W dużych miastach, wcześniej w mniejszych miastach, troszeczkę później, 1909, 1910. Ale chcę Państwu powiedzieć, że obieg tych ożywionych fotografii był błyskawiczny, był niesamowicie szybki, intensywny i te ożywione fotografie docierały wszędzie. W jaki sposób? Za pośrednictwem tak zwanych wędrownych kinematografistów. Filmy kupowało się wtedy na wagę, nie na tytuły, a na wagę. I oni wyruszali najczęściej konnymi wozami. Czasem wozili to na różne inne sposoby, czasem na wielbłądach, czasem konno, jak się dało, parostatkiem. I rozpowszechniali te filmy dosłownie w najbardziej zapadłych zakątkach globu ziemskiego. Chcę Państwu powiedzieć, że była taka grupa, para takich wędrownych kinematografistów, braci Krzemińskich z Łodzi, którzy do roku 1907, jeśli dobrze pamiętam, dotarli prawie pod Władywostok. Wyobrażacie sobie Państwo wszystkimi możliwymi środkami komunikacji, to znaczy trochę wozem konnym, trochę koleją, trochę parostatkiem, trochę na wielbłądach, ale jak się dało, prawie pod Władywostok dotarli. Dotarli do Archangielska. Także rzeczywiście ludzie bardzo szybko mogli zapoznać się z tematyką tych ożywionych fotografii i bardzo szybko nauczyli się właśnie tych widoków z całego świata. Raz jeszcze podkreślam ogromne znaczenie ożywionych fotografii w tych miejscach, gdzie kultura, poziom wykształcenia, gdzie ten poziom analfabetyzmu był jeszcze bardzo wysoki, gdzie dostęp w ogóle do wiedzy był szalenie ograniczony. Ten wątek oczywiście można by jeszcze bardzo rozwijać, on jest bardzo, muszę powiedzieć, dla mnie pasjonujący i obfitujący w rozmaite opowieści o przygodach tych wędrownych kinematografistów, ale z powodu braku czasu muszę tutaj się ograniczyć tę swoją opowieść. Chcę natomiast powiedzieć Państwu o tym, że tak, zobaczcie Państwo trzy filmy za chwileczkę. Znaczy nie zupełnie za chwilę, jeszcze za taką dłuższą chwilę. Wśród nich zobaczycie Państwo film bardzo poruszający, dlatego że te pierwsze filmy, które były realizowane na ziemiach polskich pod trzema zaborami, to były właśnie jakieś widoki, ślizgawka w Warszawie, ślizgawka w Ogrodzie Saskim, widok Alei Jerozolimskich, przyjazd cara do Warszawy, koronacja Mikołaja II. No to były takie właśnie obrazy z różnych stron świata. I nagle w roku, prawdopodobnie na przełomie 907 a 8 roku, ale prawdopodobnie w roku 1908 został zrealizowany film, który dotyczył bardzo żywotnych spraw polskich, bardzo ważnych, istotnych spraw polskich, które związane były z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi dotyczącymi tego, co się w Polsce aktualnie działo. Producentami filmów wtedy byli właściciele kinematografów. W 1907-8 roku były już stałe kinematografy, no było ich już po kilkanaście, czy w Warszawie nawet ponad 20 w takim dużym mieście jak Warszawa. I właściciele kinematografów, jak mówię, pełnili często rolę producentów, to znaczy zamawiali operatora i prosili tego operatora, żeby zrealizował jakiś film. No, czasem dawali mu zadanie, no, zrealizuj tutaj widoki ludzi spacerujących w Ogrodzie Saskim albo pokaż ludzi, którzy spacerują Alejami Jerozolimskimi. To oczywiście szalenie przyciągało do kinematografów. Dzisiaj ludzie chcą się oglądać w telewizji, prawda?
Ale wtedy ludzie no, chcieli się zobaczyć, proszę, był kinematografista, zdjął mnie kinematograficznie, muszę to zobaczyć w kinematografii. Najczęściej to były takie zamówienia. Ale zdarzyło się też w roku, prawdopodobnie na początku 1908 roku, zdarzyło się też jedno zamówienie wyjątkowe. I ten film, który znany jest w literaturze przedmiotu pod tytułem Pruska kultura, ten film Państwo za moment zobaczycie. To znaczy, to jest najstarszy film, jaki w ogóle zachował się w zbiorach polskich. Udało nam się go odnaleźć w 2000 roku w archiwum, podparyskim archiwum w Bois d'Arcy. To jest najstarszy zachowany film zrealizowany, dotyczący spraw polskich i zrealizowany na ziemiach polskich. Zamówiony przez właściciela jednego z kinematografów w Warszawie i prawdopodobnie, nie znamy nazwiska operatora, ale zrealizowany przez jednego z francuskich operatorów, który był w drodze do Moskwy. Prawdopodobnie. O czym jest ta pruska kultura? To jest w ogóle niesamowity film, dlatego że wiecie Państwo doskonale, jak restrykcyjne było prawo w zaborze pruskim, że nie mogło być w ogóle mowy o tym, żeby realizować filmy na jakikolwiek temat dotyczący życia polskiego w zaborze pruskim, pod zaborem pruskim. W ogóle nie realizowano wtedy, Polacy nie realizowali filmów w zaborze pruskim. A ten film dotyka dwóch szalenie istotnych spraw. To znaczy sprawy dzieci wrzesińskich, tak zwanego strajku dzieci wrzesińskich, kiedy jak powszechnie wiadomo, dzieci we wrześniu nie chciały się uczyć religii w języku niemieckim. Przy czym tutaj na marginesie chcę Państwu powiedzieć, że my wiemy o tym, mówimy zazwyczaj o strajku dzieci wrzesińskich, o tym jednym strajku, ale tych strajków było bardzo wiele. To była cała fala strajków dzieci, które nie chciały nauki religii w języku niemieckim. I była to sprawa bardzo głośna, szalenie głośna w całej Europie. I drugiej sprawy dotyczy też ten film, mianowicie sprawy wozu Drzymały. To znaczy owego wielkopolskiego chłopa, któremu Niemcy na jego własnej działce w zaborze pruskim zabronili wybudowania domu. W związku z tym on zamieszkał w wozie takim cygańskim czy w wozie cyrkowym, no i przesuwał się każdego dnia o metry. Nie mieszkał w żadnej stałej budowli, po prostu się przesuwał. Policja pruska nie była w stanie mu niczego zarzucić. I ten film jest związany z tymi dwiema sprawami. I tutaj muszę, ponieważ to jest film z roku 1908, czyli to jest film, który ma ponad 100 lat. Ja muszę Państwu w dwóch słowach dosłownie powiedzieć, jak on jest skonstruowany, żebyście się mogli Państwo zorientować tutaj w tej całości i na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę. On się zaczyna w polskim domu. Tam się toczy w tej polskiej trzypokoleniowej rodzinie jakaś uroczystość. Zobaczycie, że wchodzi się ze sztandarem do tego pomieszczenia, do tego pokoju, gdzie toczy się ta uroczystość. Za chwilę wchodzą pruscy żandarmi. No, widzimy, że toczy się jakaś sprawa i że problemem tej sprawy jest dziecko. No i w następnych już ujęciach widzimy, że dziecko jest prowadzone do niemieckiej szkoły, bo widzimy niemiecki napis szkoła. I tam to dziecko dokonuje pewnego wykroczenia. To jest to odwołanie właśnie do sprawy dzieci wrzesińskich. Nauczyciel pisze bodajże Boże błogosław wielkie Niemcy, a dziecko wymazuje słowo Niemcy i pisze Polska kochana. Za to zostaje wyrzucone ze szkoły, pobite przez nauczyciela. Ojciec upomina się o prawa tego dziecka, no ale ponieważ ten niemiecki nauczyciel poskarżył się przed żandarmami pruskimi, ojciec zostanie zamknięty w więzieniu i pojawia się tam jeden jedyny napis w tym filmie, międzyujęciowy, napis w języku francuskim, że rodzina Węczesław, tych Polaków, której ojciec znajduje się w więzieniu, zostaje wyrzucona z domu, a całkowicie jej majątek zostaje całkowicie zarekwirowany. To jest jedyny napis, który pojawia się w tym więzieniu. I dalej widzimy już tę rodzinę tylko w wozie cygańskim. Tu zwróćcie proszę Państwa uwagę, jak operator czy reżyser chciał pokazać widzom, że to jest wóz, że to jest na kołach. Zauważcie proszę Państwa taki moment, to będzie trwało 3 sekundy.
chłopiec będzie wychodził z tego wozu cygańskiego, on wyciągnie rękę i tak przejedzie ręką po kole, po to, żeby widzom uświadomić, że to nie jest jakiś barak, z którego on wychodzi, tylko że to jest wóz, który stoi na kołach. Ten gest, zwróćcie Państwo uwagę, to jest dla ówczesnego widza przygotowane. Zwróćcie uwagę, mieszkam w wozie na kole. No i później wraca z więzienia, wraca z aresztu ojciec tej rodziny. Rodzina nie może niczego gotować w tym wozie cygańskim, wobec tego gotują przed wozem w takim kociołku. Matka tej rodziny przygotowuje jakieś danie, jakiś posiłek w garnku dla tego ojca, który wrócił właśnie z aresztu. I w tym momencie pojawiają się znów żandarmi pruscy. Kopniakami rozrzucają ten kociołek, to ognisko rozrzucają. Polak, ten mężczyzna, wstaje taki oburzony i w tym momencie zostaje zastrzelony i ginie. I jest ostatnia scena, zwróćcie bardzo proszę Państwa na tę uwagę, na ostatnią scenę, bo my widzimy zmarłego, nieżywego, zastrzelonego tego ojca rodziny, który leży, nad nim całą rodzinę właśnie tą najbliższą, ale pojawiają się też postaci jakby znikąd, takie fantomy, pojawiają się takie postaci i różne ich stroje mogą sugerować, że to są przedstawiciele różnych stanów w Polsce, bo oni mają takie stroje trochę miejskie, trochę mieszczańskie właśnie, jak gdyby oni wszyscy te fantomy, te duchy, ci przedstawiciele tak metaforycznie rzecz ujmując społeczeństwa polskiego pochylają się nad tragedią tego zastrzelonego przez żandarma pruskiego Polaka. Omówiłam ten film tak dokładnie, ponieważ to jest film naprawdę, zobaczcie Państwo, że tam się akcja toczy błyskawicznie i ona może być dla współczesnego widza trochę niezrozumiała, dlatego poświęciłam mu trochę więcej czasu. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć o dwóch sprawach, wydaje mi się bardzo ważnych, że między 1908 a 1910 rokiem nastąpiła prawdziwa eksplozja kinematografów. Kinematografy były budowane nie dla 50, nie dla 60 widzów, ale od razu dla 700, dla 800, dla 1000 widzów. No i to nam bardzo wiele mówi o skali popularności tego zjawiska, prawda? Dlatego, że przecież to się musiało opłacać. To znaczy, że kino było tak popularne, że można było zapełnić salę na 800 miejsc. Masowo przerabiano na kinematografy, przerabiano na przykład wrotowiska, czyli miejsca, tak jak dzisiaj się jeździ na rolkach, no to wtedy się na wrotkach jeździło w takich dużych salach, nie pod gołym niebem, tylko właśnie przykrytych, więc te wrotowiska na masową skalę przerabiano na kinematografy i najczęściej to były kina dla 1000 widzów. W Łodzi właściwie tylko wybuch I wojny światowej spowodował, że nie została zrealizowana idea multipleksu, to znaczy nie została zrealizowana idea kina wielosalowego. Już w roku 1914, właściwie tylko wybuch I wojny światowej temu przeszkodził. Przerabiano masowo na kina, kiny były tak popularne, że przerabiano masowo na kina magazyny handlowe. Miejsca, gdzie można było dotychczas kupować eleganckie stroje, okazało się, że bardziej ekonomiczne jest w tym miejscu zrobienie kinematografu dla 500 osób. Domy towarowe przerabiano na kinematografy. No ale zdarzyła się już w pewnym momencie rzecz bardzo niebezpieczna. Znów wracam do tego, że mamy Polskę pod trzema zaborami. Zaczęto mianowicie przejmować sale teatrów. I w bardzo wielu miastach średniej wielkości zlikwidowano teatr na rzecz kinematografu. I to już była rzecz dramatyczna. I to już była taka sprawa, która spowodowała, że kino zaczęło mieć przeciwników. Kino dotychczas miało samych entuzjastów. Nie wiem, prawie samych entuzjastów, o tak powiedzmy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na przykład entuzjastą kina był Bolesław Prus. Entuzjastką może mniejszą, ale też chodziła do kinematografu, była Eliza Orzeszkowa. Do kina chodził Stefan Żeromski. Do kina chodził Stanisław Przybyszewski, choć się niechętnie do tego przyznawał. Ale elity intelektualne polskie tego okresu chodziły do kinematografu. To było dla nich atrakcyjne.
No i teraz nagle, w tym momencie, kiedy teatry były przejmowane przez kinematografy, no to nagle stało się coś bardzo nieprzyjemnego. Zaczęła się atmosfera nieprzyjemna. Dlatego, że mówimy Polska pod trzema zaborami. Teatr nie był tylko teatrem. Teatr był także a może przede wszystkim świątynią polskiego słowa. Ludzie chodzili do teatru nie na sztukę, no to też oczywiście, żeby zobaczyć jakąś tam, powiedzmy, krotochwilę, ale chodzili także do teatru po to, żeby usłyszeć, jak prawidłowo ludzie mówią po polsku. Przecież popatrzcie, to jest już któreś pokolenie w roku 908, 9 czy 13, które rodzi się w kraju bez własnej państwowości. Ludzie prowadzili dzieci do teatru, żeby usłyszały, jak się prawidłowo akcentuje. Mówię, teatr nie był tylko teatrem. Teatrem też oczywiście, ale był także świątynią polskiego słowa. I teraz nagle ta świątynia polskiego słowa zostaje zaanektowana przez kinematografy. Kinematografy, które prezentują przede wszystkim filmy rosyjskie, filmy niemieckie z napisami niemieckimi, rosyjskimi, czyli są tym źródłem propagandy dla zaborcy. No i w tym momencie zaczęło być trochę nieprzyjemnie, dlatego że bardzo wiele ludzi ze środowisk, tak zwanych środowisk wykształconych, ze środowisk inteligenckich, zaczęło nieprzychylnie spoglądać na kinematograf, jako na coś, co jest niebezpieczeństwem dla zachowania polskości, dla zachowania tożsamości narodowej Polaków. Ale nie odwrócili się od kina ani Prus, ani Żeromski, ani Orzeszkowa, ani bardzo wielu wybitnych pisarzy, malarzy, artystów, którzy nadal byli kinem zafascynowani. Oczywiście to się wszystko zmieni, zmieni się stosunek do kina w momencie, kiedy Polska odzyska niepodległość po I wojnie światowej. I zobaczycie za chwileczkę Państwo także, oprócz tej pruskiej kultury, o której mówiłam, zobaczycie Państwo także dwa filmy z okresu niemego, kina. I tutaj chcę też powiedzieć Państwu o jednej rzeczy bardzo ważnej. Otóż z tego okresu kina niemego, czyli z lat 1900 po 18 roku, 1919 do 1929, z całej tej produkcji filmowej, którą wtedy wykonano, zachowało się do naszych czasów troszeczkę ponad 10%. 11% tej produkcji się zachowało i w tych 11% przeważają filmy, które zachowały się tylko we fragmentach. Także spójrzcie, bardzo proszę Państwo, na te filmy nieme z lat 20. jako na właśnie taki przykład wyjątkowych zabytków naszej kultury, wyjątkowych zabytków naszego dziedzictwa kulturowego, bo z tego okresu do 29, między 19 a 29 rokiem zachowało się 11% całej naszej produkcji. A o tych właśnie dwóch filmach niemych, które za chwileczkę Państwo zobaczycie, powie więcej pan profesor Marek Hendrykowski. Ja dziękuję Państwu. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy na początek, to znaczy jest fantastyczna okazja, żebyśmy sobie uświadomili, jak wspaniale jest mieć coś swojego. Snobizm na to, że ma się coś swojego, jest snobizmem najwyższej próby. Rozmawiamy dzisiaj o zabytkach polskiego kina. Rozmawiamy o takiej epoce, epoce kina niemego, do której zwykły widz w zwykłym polskim mieście praktycznie nie ma żadnego dostępu. I Akademia Polskiego Kina uruchomiła coś, co można by nazwać okazją, niezwykłą okazją, zajrzenia w przeszłość własnej kultury, zobaczenia czegoś, co mieliśmy i co w różnych okresach różnie funkcjonowało, o tym słyszeli Państwo przed chwilą,
Ale ja powiem teraz o tej drugiej fazie, to znaczy o momencie, w którym po roku 1918, czyli po odzyskaniu niepodległości, miliony Polaków miały, chodząc do kin, wielką potrzebę zobaczenia czegoś swojego, własnej produkcji filmowej. Praktycznie historia się powtarza, bo dzisiaj mamy podobną sytuację i o ile kilka lat temu było niesłychanie trudno zobaczyć jakiś bardzo dobry polski film na ekranach kin, o tyle w tej chwili sytuacja się zmienia i to bardzo. Chciałem odwołać się do tej analogii, żebyśmy potraktowali te trzy bardzo szacowne zabytki polskiego kina niemego, które Państwo dzisiaj obejrzą, jako nasze dobro wspólne, jako coś bardzo, ale to bardzo cennego. Pamiętam naszą nieprawdopodobną radość, kiedy odnaleźliśmy pruską kulturę właśnie w tym archiwum francuskim pod Paryżem. Ona wynikała z tego, że o ile w latach 20. mamy nieco ponad 10% naszej produkcji filmowej zachowanej do naszych czasów, o tyle z wcześniejszego okresu każdy metr taśmy jest skarbem, a znalezienie całego filmu 8-minutowego graniczy z cudem. Rzeczywiście to było coś, co oboje przeżyliśmy jako istny cud. Takie odkrycie zdarza się niezwykle rzadko. Mówię jednak o latach 20., gdzie sytuacja z polskim kinem wygląda tak. Chcemy we wszystkich dziedzinach, w których potrafimy coś zrealizować, mówię to w Kielcach, a więc w pewnym sensie w szczególnym mieście szczególnego regionu, no bo Centralny Okręg Przemysłowy był takim dziełem dwudziestolecia międzywojennego, był tym naszym dążeniem wspólnym, żeby stworzyć coś własnego na bazie tego, co mamy sami. Mamy w ziemi, w ludziach, we wszystkich tych inicjatywach i w szarych komórkach, w tym wszystkim, co można by nazwać nowoczesnym przemysłem. Otóż o takim nowoczesnym przemyśle filmowym marzono także w latach 20. I to jest dość niezwykła sytuacja, bo nie ma już prymatu kina francuskiego po roku 1918. Zaczyna się nowy prymat i tę sytuację też znamy. Po roku 1918 zaczyna się w Polsce i wszędzie w Europie prymat kina amerykańskiego. Chodzi teraz o to, żeby na rynku filmowym i w zwykłej decyzji pojedynczego widza istniała taka alternatywa. Mam ochotę zobaczyć polski film. Tak, ale kto go wyprodukuje? O czym ten film jest? W jakim sensie on nas wszystkich łączy, jednoczy? Jaką wspólną wyobraźnię, przestrzeń dla tej wyobraźni nam proponuje? O to w tym kinie chodziło. I to było bardzo ważne. Było rzeczą jasną, że zarówno przed rokiem 1920, czyli przed Bitwą Warszawską, jak i po roku 1920, bardzo istotną kwestią będzie tak zwany polski film patriotyczny. On miał dotykać różnych tematów, ale miał pokazywać społeczeństwo już jednoczące się, nie chcę powiedzieć zjednoczone. Dlaczego nie? Dlatego, że my dzisiaj, mając taki kraj, jaki mamy i takie społeczeństwo, jakie dzisiaj jest społeczeństwem polskim, mamy kłopot autentyczny z wyobrażeniem sobie, co to znaczyło scalić po 123 latach niewoli nie tyle ziemie polskie, bo to było do wywalczenia, ile absolutnie różną mentalność społeczeństw polskich żyjących pod trzema zaborami. To było zadanie gigantyczne i film wziął w tym udział. Zaproponował takie sposoby, w których ludzie w byłych trzech zaborach mogli poczuć się Polakami w sensie wspólnych tematów, wspólnych przeżyć, wspólnych emocji, mało tego, poczucia dumy z tego, że jesteśmy w takim, a nie innym punkcie. Stąd na przykład w pierwszym dziesięcioleciu odzyskania niepodległości pojawia się taki film, jak pierwszy z tych dwóch z lat 20., które dziś Państwo zobaczą. On się nazywa Mogiła nieznanego żołnierza. I zobaczą Państwo, że jak na owe czasy, to jest film pełen rozmachu. On w pewnym sensie też będzie dotyczył Kielc.
W takim sensie, w jakim marszałek i legiony przecież przeszły przez to miasto. Zwracam na to uwagę, ponieważ my dzisiaj mamy pewien kłopot ze znalezieniem kluczy. Nie wtedy jednak, kiedy wykazujemy dobrą wolę do polskiego kina. Te klucze do polskiego kina przedwojennego, moim zdaniem, młoda generacja odnajdzie. Ponieważ bardzo wiele spraw, którymi żyjemy dzisiaj, one w jakimś sensie już się rozgrywały. Historia nie powtarza się dokładnie, ale jednak ta spirala rozwoju historycznego działa i to istnieje. Także potraktujcie Państwo pierwszy z tych filmów z lat 20. dzisiaj jak swój, jak opowieść o tym, co dotyczy nas osobiście, bezpośrednio i w pewnym sensie teraz. To znaczy on, ten film był filmem historycznym z bardzo niedalekiej odległości czasowej. Proszę na to zwrócić uwagę, bo rozmach tego filmu jest o tyle także niezwykły, że jego akcja dzieje się nie tylko na ziemiach polskich, ona się dzieje także daleko od Polski i przeżycia naszego głównego bohatera, kapitana Łazowskiego, są przeżyciami jednego z milionów żołnierzy walczących wtedy na frontach Europy podczas I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa jako doświadczenie tamtych czasów jest czymś niesłychanie ważnym. To my ją nazywamy pierwszą wojną światową, bo mamy w pamięci poczucie drugiej, ale oczywiście ona była wielką wojną, wojną narodów. To było wydarzenie straszliwe. Straszliwe także w tym sensie, że również bardzo zatarła się wśród współczesnych Polaków pamięć o tym, że terytoria polskie były, jak to się mówi, teatrem działań wojennych. To nas kosztowało straszliwie. I zrujnowane miasta, zrujnowane ziemie polskie to jest coś, co dziedziczymy razem z faktem, że w listopadzie 1918 roku odzyskujemy niepodległość. To jest bardzo gorzka niepodległość na samym początku, ponieważ temu musiało towarzyszyć szybkie, bardzo szybkie dźwiganie z ruin tego wszystkiego, co na szczęście ocalało. Mówię o tym bardzo bezpośrednio i czuję uwagę Państwa, ponieważ ja bym nie chciał na te filmy patrzeć jako na szacowne muzealne zabytki. Będą Państwo zaskoczeni ich swego rodzaju aktualnością. Przechodzę teraz do drugiego z filmów, które mamy dzisiaj zobaczyć, tego ostatniego w kolejności. Mianowicie do niezwykle dobrego polskiego filmu i to będzie pełne Państwa zaskoczenie. Mówię o filmie Mocny człowiek. Dzisiaj wychodząc z tej sali, będziecie już Państwo taką publicznością, taką widownią, która odkryje, że my mamy w tym polskim kinie najstarszym rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy, że kiedyś kręcono bardzo interesujące polskie filmy. Chciałbym to mocno podkreślić, bo może się zdarzyć tak, że Państwo sięgną na przykład do historii sztuki filmowej Jerzego Teplica i przeczytają tam bardzo nieprzychylne uwagi o polskim kinie. Nie dość, że uszczypliwe, to najgorsze, że niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe w tym sensie, że w każdej kinematografii powstaje wiele złych filmów, ale wydobycie tego, co dobre, jest właściwie obowiązkiem każdego historyka sztuki filmowej. Tak się jednak na tych kartach do końca nie stało. I jednym z filmów, który na pewno obroni się w Państwa oczach dzisiaj, jest właśnie ten trzeci w kolejności, ostatni, jaki Państwo będą oglądali, zatytułowany Mocny człowiek. To jest opowieść bardzo, ale to bardzo nowoczesna. Mnie samego, kiedy pierwszy raz ten film obejrzałem po jego odnalezieniu, zaskoczył zarówno kulturą narracji, o tym będę mówił za chwilę, jak i dynamiką, jak i pewną nowoczesnością widzenia spraw ludzkich. To będzie film o złu, o człowieku, który miotany namiętnościami postanawia zrobić rzecz straszną. Nie opowiem fabuły tego filmu, bo nie o to chodzi. Natomiast mówiąc o tej sferze, muszę się odnieść do dwóch powieściopisarzy, których utwory stanęły u podstaw filmu z lat 20. dzisiaj pokazywanych. Będą to Andrzej Strug,
Autor dzisiaj bardzo zapomniany, ale kto z Państwa lubi czytać, ten odnajdzie rzeczy naprawdę ciekawe. Wyszły spod pióra Andrzeja Struga. Drugim z autorów będzie ktoś kiedyś niebywale popularny, a dzisiaj niemal w ogóle nie czytany, Stanisław Przybyszewski. Uwierzą Państwo albo nie, ale w samej kinematografii rosyjskiej pod ekranizację Przybyszewskiego reżyserzy podchodzili kilka razy. On był kiedyś bardzo poczytnym i chętnie czytanym pisarzem. Także proszę zwrócić uwagę, że tu mamy dwóch renomowanych autorów. Każdy z nich jako autor pierwowzoru coś istotnego wniósł, ale najważniejsze, co potrafili z tego zrobić reżyserzy. Reżyserem pierwszego z tych dwóch filmów, czyli Mogiły nieznanego żołnierza, jest Ryszard Ordyński. Ktoś powszechnie znany w świecie, bardzo bywały i w świecie teatru, i w świecie kina. Reżyserem drugiego z tych filmów jest, to nazwisko powinno zostać przez Państwa koniecznie zapamiętane, ktoś wtedy bardzo młody i niesamowicie utalentowany. Henryk Szaro. Henryk Szaro był już wtedy po debiucie, ale muszę powiedzieć, że ten film, szczęśliwie zachowany do naszych czasów, wystawia mu jak najlepsze świadectwo jako narratorowi. Obiecałem, że powiem o tym szerzej, bo to jest bardzo ciekawe i to może połączyć zarówno studentów kierunków humanistycznych, którzy mnie dzisiaj słuchają, jak i studentów kierunków politechnicznych. My się znajdujemy w bardzo dziwnym punkcie rozwoju kultury. Takim, co do którego nie ma mądrych, i ja śledząc bardzo uważnie literaturę na ten temat, obserwuję, że badacze chętniej mówią o tym, co jest, a wystrzegają się tego, co może się zdarzyć za lat 5, 10 czy więcej. Futurologów w materii rozwoju kultury audiowizualnej jest po pierwsze niewielu, a po drugie, jeśli są, to bardzo ostrożni. Mówię o tym, bo Państwo sami przeżywają coś takiego, że Wasze dzieciństwo jest już dzieciństwem z telewizją oczywiście. Moje dzieciństwo jest bez telewizji, jest z radiem. Dopiero w pewnym momencie spojrzałem po raz pierwszy na taki ekran telewizyjny i zobaczyłem ruchome obrazy przesyłane właśnie drogą telewizyjną. Przy czym mogę powiedzieć, że częściej, czy najczęściej widywało się napis przepraszamy za usterki albo za zakłócenia. To była dygresja. Dzisiaj Państwo przeżywają coś niezwykle interesującego, jeśli chodzi o książkę. Dwa kroki stąd znajduje się Wojewódzka Biblioteka Publiczna i to skojarzenie przybytku kultury z przybytkiem książki jest charakterystyczne i to bardzo dobrze, że w Kielcach ta odległość jest tak niewielka. Zwracam uwagę na radość czytania, na radość powrotu do lektury książki właśnie, ale zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że najczęściej czytamy dzisiaj z ekranu komputera, laptopu czy po prostu telefonu komórkowego. To jest w pewnym sensie dobrze, bo informacja rozchodzi się błyskawicznie, ale także jest źle po prostu dlatego, że te komunikaty płynące w taki sposób, no cóż, z dziełem literackim nie mogą się równać. Czy upowszechni się tak zwana książka, książka elektroniczna, książka do czytania w wersji elektronicznej? Sądzę, że tak, że to jest przyszłość. Jednak ja na nic nie zamieniłbym zapachu prawdziwej książki, bo ona pachnie. Pachnie wszystkim, ale nade wszystko daje radość takiego izolowanego czytania. Radość lektury jest po prostu czymś niezwykłym i jedynym w swoim rodzaju. Tę dygresję zamieniam na powrót do dwóch filmów, po to, żeby powiedzieć Państwu, że zobaczycie ogromną różnicę sposobu opowiadania w obu tych filmach. Ja je krótko porównam. W pierwszym z nich narracja pobiegnie linearnie z punktu A. Na zasadzie przyczyny skutku przesuniemy się do epizodu B i tak dalej, i tak dalej. One będą w łańcuchu przyczyn i skutków. Tak to będzie zrobione. A potem na ekranie pojawi się mocny człowiek i zobaczą Państwo bardzo nowoczesną, bardzo powiedziałbym współczesną narrację, w której niezwykle wiele się zmieni. I z jednej strony
ta podstawa, ten fundament przyczynowo-skutkowy będzie zachowany, ale z drugiej strony zobaczą Państwo, jak bardzo nasycona jest ta narracja subiektywnym punktem widzenia bohatera, głównego bohatera tej opowieści. To jest, muszę powiedzieć, niezwykłe czy wręcz rewelacyjne. Otóż to będzie tak opowiedziane, żebyśmy mogli empatycznie wniknąć w przeżycia głównego bohatera, poczuć zło, które wyrządza, poczuć niesprawiedliwość świata, który do czasu, ale jednak to zło akceptuje, daje się nabierać. Jest taka starożytna maksyma mundus vult decipi. Świat lubi być, a nawet chce być nabierany, oszukiwany. Otóż ten film o tym właśnie mówi. I proszę jednocześnie zwrócić uwagę na filozofię bohatera, bo ta konstrukcja głównej postaci filmu Mocny Człowiek jest niezwykle interesująca. Przybyszewski, sam będąc takim pisarzem, który bardzo silno, bardzo mocną uwagę przywiązywał do kwestii geniuszu, uchodził przecież za geniusza, ale jego interesowali ludzie genialni. Jego interesowała relacja między złem a geniuszem. Geniusz ludzki jako ktoś wyjęty spod prawa, jako ktoś, kogo prawa nie obowiązują. Taki niczeański punkt widzenia tej twórczości jest bardzo charakterystyczny. To jest właśnie domena Przybyszewskiego i to sprawiało, że on był człowiekiem dla swoich współczesnych tak bardzo fascynującym. Proszę Państwa, żeby coś takiego zrobić, trzeba było mieć świetnego aktora. Takiego świetnego aktora reżyser tego filmu, Henryk Szaro, wytypował sobie za granicą. Zobaczą Państwo rosyjskiego aktora, człowieka z bardzo dużym dorobkiem teatralnym. Nazywa się Grigori, na polskim ekranie Grzegorz Chmara. I to jest kreacja, to jest dużo więcej niż mogliby Państwo oczekiwać. To jest rzeczywiście bardzo wybitna rola. Ten ktoś wywodził się z moskiewskich teatrów, był aktorem teatru Meyerholda, a jeśli tu jest wśród nas teatrolog, to powie, to jest po prostu absolutna wyżyna sztuki teatralnej XX wieku, bo tak jest rzeczywiście. I ten wybitny aktor zagrał w polskim filmie. Uwaga, ja zdaje się otwieram w tym momencie temu polskiemu filmowi drzwi do Europy. Robię to całkiem świadomie, ponieważ ja ten film uważam za produkcję polską, europejską. Zobaczą Państwo świetne zdjęcia w tym filmie, a zrobił je Giovanni Vitrotti. To jest wybitny włoski operator, jeden z prekursorów kinematografii włoskiej. Także proszę zwrócić uwagę na to, jak bardzo kino polskie już się w tamtym momencie, u schyłku lat 20., otwiera na Europę. Jak bardzo smakuje coś, co można by nazwać sztuką filmową, kunsztem filmowym, aktorskim, reżyserskim, w zdjęciach. Jest tutaj także kapitalny kunszt adaptacyjny. Na to też proszę zwrócić uwagę, ponieważ ten utwór Przybyszewskiego został zaadaptowany bardzo nowocześnie. Wynika z tego, że ja wysoko cenię te nasze osiągnięcia. Tak, przyjechaliśmy tutaj dzisiaj do Kielc z myślą o tym, żeby młodej generacji, czyli Państwu, uświadomić, jak bardzo cenne rzeczy mamy w przeszłości polskiego kina i jak bardzo warto zaglądać tutaj do tej sali kinowej i oglądać te filmy, odkrywając je dla siebie. To są po pierwsze nasze filmy, po drugie bardzo wiele z nich ma w sobie wielką wartość artystyczną, co zawsze jest premią dla nas widzów. Po trzecie warto te filmy przeżywać i razem z nimi szukać kontekstów, orientować się w tym, co one z sobą niosą. Mówiłem o, przez pewien czas mówiłem o zagubieniu się naszego bohatera w Rosji, ale proszę zwrócić uwagę, teraz do tego przejdę, bo to kapitalny wątek filmu Mogiła Nieznanego Żołnierza, że będzie tam pierwszy raz na taką skalę obraz, i to bardzo negatywny obraz, rewolucji w Rosji. Proszę na to zwrócić uwagę, bo to potem będzie przez wiele filmów taka specjalność polskiego kina. Wiele rzeczy będzie się na ten temat działo. To nie jest film antyrosyjski, ale nie ulega wątpliwości, że antybolszewickość tego filmu, czy jego taka właśnie świadomość tego, ile zła jest w stanie wyrządzić
rewolucja jest bardzo głęboka. Chciałbym też Państwu zwrócić uwagę na to, jak bardzo nieschematyczne są te filmy. Jeśli mówiłem o pewnym bogactwie narracji, to chcę jeszcze powiedzieć o bogactwie postaci głównych bohaterów, postaci drugoplanowych, czy wręcz epizodycznych. Tutaj będzie bardzo wielu ciekawych aktorów, aktorek. Pojawią się też bardzo interesujące, nieschematyczne figury. Zobaczą Państwo, jak bardzo na przykład ciekawie jest opowiedziany wątek żony Łazowskiego. Naszą sympatię od razu wzbudzi jego córka, grana przez Marię Malicką, nie ma dwóch zdań. Ale jednak moim zdaniem o wiele ciekawszą rolą z filmowego punktu widzenia jest ta rola wymieniona przeze mnie. Zobaczą też Państwo takie postaci dalszoplanowe, jak na przykład księżna rosyjska, która się tutaj w tym filmie pojawi, grana przez Marię Gorczyńską. Zobaczą Państwo demonicznego komisarza bolszewickiego. Wszystko to będzie tutaj w tym filmie naprawdę interesujące. I na koniec, już na koniec, powiem o rzeczy, o której także współczesny widz ma dosyć niewielkie pojęcie, a powiedzieć o tym trzeba koniecznie. Mianowicie te filmy kiedyś były wyświetlane z muzyką na żywo. Kto z Państwa brał udział choćby raz w życiu w takim seansie, wie, jakie to jest kapitalne przeżycie, kiedy muzyka jest w sali kinowej po prostu, kiedy gra się do obrazu niemego mówimy. To jest wrażenie niezapomniane. Może to być po prostu pojedynczy instrument, na przykład pianino czy fortepian, ale może to też być, i tak w Polsce w latach 20. bywało powszechnie, kilkuosobowy, kilkunastoosobowy, a nawet, uwaga, kilkudziesięcioosobowy zespół, taka orkiestra kinowa. Tak było. Do czasu kina dźwiękowego bardzo wielu ludzi w Polsce żyło z tego, że występuje w orkiestrach kinowych. W wielkich miastach była to norma. Dobrze jest to wspomnieć po latach, bo Państwo zobaczą jeszcze jedną specjalność, tym razem współczesną. Mianowicie mamy dzisiaj w Polsce znakomitych kompozytorów i wykonawców muzyki filmowej. I to jest ciekawe. Czyli to nie chodzi mi o takich, którzy komponują muzykę do filmów współczesnych. Chodzi mi o tych, którzy piszą na nowo, komponują oryginalną, własną muzykę do filmów odnalezionych. Państwo zobaczą filmy zrekonstruowane, już takie, które zostały opracowane i one w tym sensie będą funkcjonować. Ja jednak zwracam uwagę na tę wspaniałą umiejętność napisania współczesnej muzyki filmowej do filmu, który ma na przykład 90 lat. To bardzo dawno temu. Co wtedy zrobić? Nawiązać do muzyki z lat 20? Nie. Piszemy muzykę współczesną i gramy ją współcześnie. Tak więc w pierwszym filmie, czyli w Mogile nieznanego żołnierza, zobaczą Państwo efekty pracy Rafała Rozmusa i jego zespołu, a w drugim to, co stworzył Maciej Maleńczuk i jego słynne trio. I to będzie prawdziwa rewelacja. Spodziewam się, że to pozwoli Państwu bardzo pięknie wniknąć w te filmy, wejść w ten świat. Muzyka ma to do siebie, że niesie naszą wyobraźnię. Ten strumień znaków muzycznych powoduje, że my o wiele lepiej odbieramy taki film. Gdyby był on bez muzyki, mielibyśmy może dzisiaj my współcześni widzowie z tym kłopot. Ale ta muzyka jest i jest świetna. Bądźmy i z tego dumni, że współcześni potrafią napisać do tych dzieł niemej sztuki filmowej tak świetną muzykę. Proszę Państwa, z prawdziwą przyjemnością powiedziałem ten wykład dla Państwa. Znalazłem tutaj niezwykle skupione audytorium i za tę uwagę bardzo Państwu dziękuję.